Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgierd, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a dziś rozmawiamy o milionach dla Ziemkiewicza i jego kolegów. Pamiętacie Państwo, jak Wam mówiliśmy, że Ziemkiewicz dawał ciała, był jedną z prostytutek. Mówiliśmy, że wiemy o kasie, którą brał z TVP do 2020 roku. Następnie brał kasę z Dorzeczy, gdzie spółka Orle Pióro była utrzymywana z naszych podatków poprzez miliony złotych ze spółek Skarbu Państwa, z Orlenów, z PGNiG-ów, z PKO BP, z PZU, po prostu z ogromnej ilości spółek Skarbu Państwa, które płaciły wygórowane ceny za reklamy w niszowym czasopiśmie, żeby propagandziści PiS mogli dostawać ogromną kasę. No więc mówiliśmy Państwu też o kasie, którą dostawali z Republiki, bo w Republice normalni pracownicy działów newsowych mieli kłopoty z otrzymywaniem wynagrodzeń, ale ludzie typu Ziemkiewicz nigdy się, czy tam pani Gujska, żona Rachonia, nigdy oni się nie skarżyli. No więc to były też miejsca, w których oni otrzymywali kasę. I mówiliśmy, że to jest tylko wierzchołek góry lodowej. No więc teraz pogadamy o tym wierzchołku góry lodowej, bo się pojawiły dane. Otóż w 2021 roku publicyści do rzeczy założyli sobie fundację, która miała właśnie tutaj walczyć. Ta fundacja się nazywa Jedna z, to jest Strażnik Pamięci. A druga z tych fundacji to się nazywała, to jest Fundacja Instytut Suwerenności Dziedzictwa w Europie. Też jest do rzeczy. I na te fundacje oni otrzymali gigantyczne pieniądze. Część tych transferów została wstrzymana. Najpierw powiedzmy to, co wiemy, że już dostali. To było na przykład 2 miliony złotych z Funduszu Sprawiedliwości na serwis internetowy, który miał walczyć z polonofobią o nazwie Sovereignty, czyli po angielsku suwerenność. Na Twitterze tamto, kiedy opisywała to Gazeta Wyborcza w maju 2023 roku, to było 466 obserwujących, na Facebooku 11. Platforma tak się promowała jako skupiająca najlepszych polskich konserwatywnych felietonistów i komentatorów piszących o najważniejszych tematach, które napędzają tę debatę publiczną. No i szanowni państwo, dostali z Funduszu Sprawiedliwości 1,87 miliona złotych właśnie z Funduszu Sprawiedliwości. No i tam po prostu przetłumaczono artykuły tych panów. W zarządzie fundacji Paweł Lisicki, czyli redaktor naczelny tygodnika do rzeczy, Piotr Gabriel, jego zastępca, Rafał Ziemkiewicz, to publicysta. Oprócz tego Piotr Semka, to też jest taki jeden z czołowych, tam jeszcze paru mniej znanych. Natomiast to są ci, którzy dawali twarze. No i tutaj jest, to był tego, tak jakby być przedsmak tego, co, szanowni państwo, działo się. Otóż oprócz tego mieli też ten wspomnianego Strażnika Pamięci, który tutaj teraz już ujawniono, otrzymała w ciągu 5 lat prawie 9 milionów złotych. I to była fundacja, dostawała pieniądze tego typu. W 2019 1,31 miliona, w 2020 1,45 miliona, w 2021 1,72 miliona, w 2022 1,51 miliona, w 2023 2,08 miliona. I on miał, zawierano z tą fundacją dwie umowy roczne. Oprócz wydarzeń dotyczących promocji ważnych rocznic w historii Polski znalazły się takie kwiatki jak przeciwdziałanie przestępstwom dotyczącym naruszenia wolności sumienia popełnianym pod wpływem ideologii LGBT. Przyznacie państwo, jeszcze raz, że wyjątkowy bełkot, ja to jeszcze raz przeczytam.
Przeciwdziałanie przestępstwom dotyczącym naruszenia wolności sumienia popełnianym pod wpływem ideologii LGBT. Powiem Państwu, wyjątkowy bełkot, jak na miliony złotych dotacji. Oczywiście w tę sprawę jest też zaangażowana wydawca panów. Tutaj człowiek, który zrobił interes życia na spółce Do Rzeczy, Michał Lisiecki. To jest, nie mylić, Pawłem Lisickim, który jest redaktorem naczelnym, ale i też prezesem tej fundacji, ale on jest wydawcą Tygodnika Wprost i Tygodnika Do Rzeczy, gdzie ma większość udziałów. Jak ostatnio sprawdzałem, a dawno nie sprawdzałem, to było około 80%. To była jeden z przykładów, jakimi ciapami są tak zwani publicyści propisowscy. Mieli własne twarze, mieli murowany sukces, ale w 2013 roku, kiedy zakładali pismo, nie chcieli zaryzykować własnych pieniędzy, musieli znaleźć kogoś, kto im te pieniądze wyłożył, i potem to właśnie Michał Lisiecki był tym największym wygranym, bo to on odciągał swoją prowizję od kasy, którą dawał na propagandę propisowską. I tutaj jest, drodzy Państwo, odpowiedź, dlaczego Ziemkiewicz robił łaskę PiS-owi, łaskę Kaczyńskiemu. To są te miliony złotych, Szanowni Państwo. Na nich przypadały rocznie dziesiątki, setki tysięcy honorariów. Tutaj widać to wprost. 9 milionów złotych. 2 miliony złotych to jest tak na przestrzeni lat. To są gigantyczne pieniądze. 11 milionów złotych, drodzy Państwo, żeby mieć na wynagrodzenia, bo to się do tego sprowadza. Mówimy o projektach internetowych. Były też jakieś projekty tam gdzieś wydawnicze, ale tu proszę pamiętać, że te projekty wydawnicze generują jakiś przychód. W momencie, w którym ktoś mi finansuje koszty wydawania, to ja mam po prostu samograja noszącego złote jajka. To jest Do Rzeczy, to jest taka gazeta, która, no, to jest tak, Mazurek ze Stanowskim, to była propaganda dla ludzi, którzy mogą poprzeć Hołownię, mogą poprzeć Tuska, ale nie poprzą nigdy PiS-u. To jest taki ludzie, to trochę dla wyborców PSL-u, trzeciej drogi, trochę dla tych, którzy albo pójdą do wyborów, albo nie pójdą. To była do nich kierowana propaganda. Propaganda Ziemkiewicza była kierowana do wyborców tak zwanych prawicowych, wolnorynkowych, którym tłumaczono, że PiS oczywiście jest, jaki jest. Widzimy wady, rozmawiamy między nami inteligentnymi ludźmi, nie będziemy wam tłumaczyli, że jest inaczej, ale pamiętajcie, że Platforma wcale nie była lepsza od PiSu. Tam te rządy również były pełne afer, pełne korupcji, a nie dbały o patriotyzm, nie dbały o wartości, więc tutaj mamy, jakby to powiedzieć, to samo, ale troszeczkę w lepszym wydaniu, no bo mamy wartości i w ten sposób. Nikt nam nie mówi, szczególnie ten motyw wypłacania kasy za przestępstwo, znaczy generalnie to, ja jestem w stanie nawet sformułować im tezę, co oni chcieli powiedzieć tym. Oni chcieli generalnie wypłacić pieniądze na to, żeby bronić wolności słowa zagrożonej przez terror poprawności politycznej LGBT. To jakoś tak, to już brzmi lepiej. Tylko jakoś im nie potrafili tego napisać w taki sposób, żeby to było zrozumiałe. Im generalnie chodziło o to, że oni będą pisać rzeczy, które mają być zabraniane, dlatego że są... że ma być terror tej poprawności politycznej. Tylko, Szanowni Państwo, tutaj ten terror poprawności politycznej głównie polega sobie na tym, że kolesie mają ochotę głosić kompletne nieprawdy, jak na przykład to, że zrównywać homoseksualizm z pedofilią. To jest jedna rzecz. I druga, bo nie, bo to są takie rzeczy, które są ścigane, bo to chodzi o tego typu nieprawdziwe rzeczy, albo sugerowanie, że to przecież była na tym oparta kampania wyborcza w 2020 roku, że Rafał Trzaskowski chce promocji onanizmu wśród i różnorodności gender wśród przedszkolaków. Tomku, no to, no tak powiem, twój komentarz. Oni dla mnie w ogóle, no,
Nie chcę obrażać tych ludzi, ale bardzo źle wyglądają już od czasu tego słynnego wywiadu z Andrejewem, czyli z ambasadorem rosyjskim, bo ta sprawa powinna być wyjaśniona. O tym do tego zaraz wrócimy, ale jest jeszcze szczególnie jedna rzecz, która jest niegodna. Pamiętam, że to my żeśmy zresztą podali tę informację, że zapłacili pieniądze jednemu z detektywów po to, żeby przeprowadził śledztwo dziennikarskie, czy ludzi z CBA byłego, czy śledztwo dziennikarskie, czy pani posłanka Grodzka do końca poddała się operacji zmiany płci, jakaś ohyda, i wzięli jakiegoś faceta, naprawdę, który później straszył Grześka Jakubowskiego. Muszę powiedzieć, krety naszym, idiotą jesteś, no. Który przebierał się, chował kamerę w jakieś budki dla ptaków, biegał zielony, ubrany jak snajper po lesie, a później był zdziwiony, kiedy my żeśmy mu powiedzieli, że są sfilmowani, sfotografowani, i cała operacja była po to, żeby rzeczywiście, no, nękać, bo to jest A to była nękanie to trochę pani inne środowisko, posłanki bo to było Grodzkiej. zlecenie, to była I oni za zlecenie. to płacili, i A oni za to to płacili. było zlecenie, ale to uprzejmie, zróbmy różnicę, to było zlecenie od konkurencji panów Zienkiewicza i No Lisickiego. brudy, Janku, brudy, no Nie, to brudy, było no. zlecenie od braci Karnowskich. Natomiast to środowisko, to przede wszystkim są ludzie, przede wszystkim Michał Lisiecki, to jest facet, który został beneficjentem tych pieniędzy, ponieważ pomógł w przeprowadzeniu operacji dystrybucji taśm z nielegalnych podsłuchów w latach 2014-2015. Przypomnijmy, że w tamtym czasie te materiały emitował tylko tygodnik Wprost i Do Rzeczy. Tu nie chodzi, drodzy Państwo, o cenzurę, tylko chodziłoby też o to, żeby no pokazać całość tej sprawy. Mamy też do czynienia z bardzo niefajną rzeczą, która się tam dokonała, to znaczy z selekcją taśmy, której dokonał Nisztor, i z tego co wynika również z tego Gmyz. To oni dostawali materiały taśmy, jak twierdzi Marek Falenta w swoim słynnym liście, że przekazywał im taśmy do tego, żeby brali udział znaczy, żeby publikowali to, cytujemy trochę z Zamach pozycji. stanu, Janek, przewrót w państwie. Tak, ale to nawet Nisztor to pisał sobie, tylko on pisał to w takiej formule, to jest dzisiaj jego linia obrony, że on to ujawniał właśnie, żeby przestrzec przed zamachem stanu, po czym stał się beneficjentem tego zamachu razem z rodziną. Czyli krótko mówiąc, jego zarobki między 2014 a 2022 rokiem i jego rodziny wzrosły kilkukrotnie na skutek właśnie tego, że odpalono mu działkę z przejęcia władzy, w której wziął udział. Był Tego obrażony, że nie zostaje jak mi wiceprezesem telewizji. Pamiętasz, tam były różnego nie, rodzaju. znaczy to jest tak, że tam też były Że wewnętrzne. źle go doceniono, tak. Tak, to były wewnętrzne tarcia w tym całym, bo przecież ten PiS nie jest monolitem, szanowni państwo. I to była jedna z, że tak powiem, odnóg. Natomiast Rafał Ziemkiewicz i całe to środowisko zawsze przedstawiało się jako niezależni publicyści. Ja o tym, że Paweł Lisicki niezależnym publicystą nie jest, wiedziałem od przełomu 2006-2007 roku, gdzie dostałem od polityków i biznesmenów, od szefa spółki Skarbu Państwa, dużej wtedy, z ramienia nominata PiS-owskiego i od jednego z polityków PiS, dostałem wtedy propozycję zostania zastępcą redaktora naczelnego Rzeczpospolitej. I się tam zapytałem, a co na to Paweł Lisicki? No i usłyszałem, że to Paweł się na wszystko zgadza, tylko nie chce pewnych rzeczy wykonywać sam. No i się wtedy dowiedziałem, jaki. Otóż chodziło właśnie o to, żeby redagować pierwszą stronę rzepy pod zapotrzebowania takie dynamiczne, zapotrzebowania polityczne, że jest człowiek redaktorem dyżurnym, dzwoni do niego polityk, mówi mu, jakie rzeczy muszą się znaleźć następnego dnia na jedynce, i ja w tym momencie jestem tym operatorem. Muszę Państwu powiedzieć, że pomimo tego, że praca w zakresie warunków, to takiej oferty pracy to nie dostałem nigdy, mimo że to się, bo to była kwota rzędu 35 tysięcy złotych na etacie i do tego jeszcze sekretarka, biuro, pensje nie tylko dla mnie takie wysokie, ale dla ludzi, których przyprowadzę z tygodnika Wprost.
No ja to użyłem tej oferty do tego, żeby podbić nam szan czy wynagrodzenia w tygodniku wprost. Oczywiście nie do tego poziomu. Natomiast chodzi o to, że to jest ten układy, że panowie wtedy weszli na tą drogę kooperacji. To jest po prostu żywy dowód. Tego typu miliony złotych, szanowni państwo, to jest żywa gotówka, bo to jeszcze to jest żywa gotówka, to jest kilkanaście milionów złotych na wynagrodzenie. Wiecie państwo, ile trzeba sprzedać gazet, żeby zarobić tego typu pieniądze? Przecież to jest, znaczy, to jest w ogóle nierealne przy obecnych nakładach, gdzie to rzeczy się sprzedaje w nakładzie poniżej 30 tysięcy. I tu mówimy o gazecie, która kosztuje 8 zł. Więc wiecie państwo, sprzedaż, jeżeli gazeta kosztuje 8 złotych, i to do wydawcy trafia mniej więcej, można powiedzieć, 5 zł 50 groszy. Przepraszam, 5 zł, bo to nie 5 zł, około 5 zł z każdego numeru. To, drodzy państwo, do wydawcy trafia, jak łatwo policzyć, przy 30 tysiącach około 150 tysięcy złotych z każdego numeru, a oni mają mniej. I teraz uwaga, z tych 150 tysięcy złotych trzeba pokryć koszty druku, które wynoszą w granicach połowy tego, czyli zostaje już 70 tysięcy na miesiąc. I drodzy państwo, z tych 70 tysięcy trzeba zrobić skład pisma, trzeba wynagrodzić autorów, trzeba opłacić siedzibę, jak oni tam mają. Mamy cztery wydania w ciągu miesiąca. Tam nie starcza tego. To jest pokazane, drodzy państwo, naprawdę po tak zwanych górkach. To nie starcza na pensję rzędu kilkunastu tysięcy złotych dla iluś tam ludzi. To, drodzy państwo, tego typu wydawnictwo może sobie istnieć w sytuacji, w której tam jest, powiedzmy sobie, jeden, dwa etaty maksymalnie, bez sekretarek. Gdzieś tam sobie jakoś tam funkcjonuje, działa, ale nie na tych kosztach. Nie są, tego typu wydawnictwa nie mogą płacić tak wielkich wynagrodzeń, jakie płaciły. A dlaczego one płaciły? No bo dlatego, że sponsorowano ich państwo. I tutaj jest stara zasada. Ten, kto płaci, w tym wypadku Ziobro, w tym wypadku, bo to płacił z Funduszu Sprawiedliwości, w tym wypadku też inne instytucje, oni wymagają. Ja przypomnę, że do rzeczy jest pierwszym pismem mainstreamowym, który mówił, że trzeba rozpocząć dyskusję o polexicie. Wiecie państwo, Jarosław Kaczyński uważa, że my jesteśmy forpocztą obecnej władzy, która wrzuca nam tematy, które następnie są realizowane w zależności od oddźwięku społecznego na nasze materiały. I znowu, drodzy państwo, każdy sądzi wedle siebie. My się trochę śmiejemy z Tomkiem, My że mamy takie zdanie: nie napiszemy i nie zrobimy niczego, w co nie wierzymy. no, Nie ale to jest, zrobimy tego. oni, to też jest linia obrony tutaj, którą teraz podałeś, bo rozmawiałem z Moniką Jaruzelską na temat Rafała Ziemkiewicza i usłyszałem, że jak właśnie mówiłem jej, bo że co ja mam do Ziemkiewicza, to ja mówiłem, że no, ja mam do niego tylko tyle, że się sprzedał. Jeżeli chodzi, opowiada po prostu dyrdy mały, podpisuje się pod rzeczami, pod którymi 20 lat temu by się nie podpisał, tylko i wyłącznie dlatego, że dostaje za to grube pieniądze. Dlatego, wiecie państwo, bo Ziemkiewicz, naprawdę, bo tak bez tego, to jest inteligentny facet, który swoje normalnie duże pieniądze by sobie ciężką haruło zarobił, natomiast fajniej się pracuje, jak nie On trzeba. rozumie, co robi, i to jest Tak, to jest. gorsze. Dostają po prostu, robią w propagandzie, robią ludziom wodę z mózgu. Dla Ziemkiewicza teksty pod hasłem wyjście z Unii Europejskiej, dyskusja. Oczywiście można zrobić dyskusję, tylko że w tej chwili jakby zrobić uczciwe pokazanie tego, to jest oczywiście tak, to nie jest tak, że Polska dostaje jakieś pieniądze z Unii Europejskiej. To jest wszystko, drodzy państwo, system naczyń połączonych. Nie ma nic za darmo. Dostajemy tą kasę za to, że otworzyliśmy własny rynek, za to, że to ma być sytuacja, że wszyscy na tym zarabiają. Natomiast Polska jest w tej chwili w bardzo niebezpiecznym momencie historycznym, w której jesteśmy podatni na podatki zagrożenia agresją rosyjską.
Jeżeli ktoś mówi, że Polska może, mając u bram rosyjskie wojska, kombinować z wychodzeniem z Unii Europejskiej, to jest po prostu, no, nie chcę użyć słowa, najdelikatniejszym słowem będzie powiedzieć głupek. Że w tej chwili to, co Polskę broni, to jest członkostwo w NATO i członkostwo w Unii Europejskiej. Dlatego, że no, jednak zaatakowanie kraju należącego do Unii Europejskiej to jednak byłby duży problem. Porównywalnie jednak z tym z NATO. To jednak byłoby zupełnie coś nowego, nowa jakość. Panowie nie mają zaś żadnych ograniczeń. Wiecie Państwo, w tygodniku do rzeczy, ja pamiętam takie klimaty, kiedy oni go zakładali. Ja miałem taką rozmowę. Ja wtedy zaproponowałem w grudniu 2012 roku Pawłowi, jak zostałem Kukizowi, jak zostałem redaktorem naczelnym, uważam, że panowie uciekli. To jest nieprawda, że zostali zwolnieni. Zwolniony został tylko i wyłącznie uważam, że i z Prespubliki został Cezary Gmyz. Paweł Lisicki sam złożył papiery. On został tylko i wyłącznie zwolniony na początku z funkcji redaktora naczelnego. Resztę wszystko sobie sam tam ogarnął. Natomiast, no to akurat było zrozumiałe. Natomiast oprócz tego ja zwolniłem tylko i wyłącznie pana redaktora Feze, który po prostu odmówił mi wysłania tekstu jako etatowy pracownik redakcji. Odmówił mi w środę przesłania tekstu, który napisał, ale stwierdził, że ponieważ nie zgadza się ze zmianą redaktora naczelnego, to nie chce tego tekstu wysłać. Ja powiedziałem, że ok, zaprosiłem go do redakcji, wręczyłem mu dyscyplinarkę, no bo jeżeli ktoś jest pracownikiem redakcji etatowym i uważa, że w zależności od tego, kto jest jego szefem, to on wysyła ten tekst albo nie, no to wiecie Państwo, gdyby on prawidłową jego reakcją było, powinno być to, że proszę o natychmiastowe rozwiązanie mnie z umowy. Tutaj jeszcze miałoby jakieś ręce i nogi, bez okresu wypowiedzenia i tyle. Natomiast nikt ich tam nie wyrzucał, oni wszyscy uciekli, licząc na to, że my nie damy rady wydawać tego pisma. I ja wtedy właśnie zaproponowałem Pawłowi Kukizowi felieton uważam, że on się zgodził natychmiast, po czym, uwaga drodzy Państwo, przestał ode mnie odbierać telefony i za parę tygodni odnalazł się w nowym projekcie do rzeczy. Z tym, że była jedna zabawna rzecz. Paweł Lisicki dał mu ograniczenie, że może pisać o wszystkim, ale nie o jednomandatowych okręgach wyborczych, które były takim najważniejszym postulatem tego środowiska. Czyli Paweł poszedł pisać do ludzi, zgadzając się na cenzurę. Co to są jednomandatowe okręgi wyborcze? To jest to, co mamy, szanowni Państwo, w Senacie. W Senacie jest taka klarowna sytuacja, że zwycięstwo w danym okręgu bierze wszystko. Możesz nie mieć za sobą całej partii, ale jeżeli jesteś charyzmatycznym politykiem, którego ludzie lubią i cenią, to ty jesteś w stanie wejść do Sejmu ponad rekomendacje partyjne. To znaczy, mamy 100 senatorów i tam jest sytuacja taka. W każdym okręgu jest tylko jeden zwycięzca. To jest jednomandatowy okręg wyborczy. Czyli to jest tak, że niezależnie, czy tam wygrasz o 5 głosów, czy o 50 tysięcy, czy o 500 tysięcy głosów, wciąż jest tylko jeden mandat do wzięcia. Dlatego siły demokratyczne się zjednoczyły. W tych wyborach założyły ten pakt senacki, który doprowadził do tego, że PiS w Senacie nie ma o czym gadać. Reasumując, to jest po prostu, to jest ta pierwsza transza milionów, to nie jest wszystko. To jest kwota, którą widzimy, to jest prawie 11 milionów złotych. Szanowni Państwo, po prostu transferu bezpośredniego, transferu w ciągu kilku lat do dziennikarzy za to tylko, że wspierają władzę. 11 milionów złotych. Szanowni Państwo, to są tak gigantyczne pieniądze. Wiecie Państwo, to jest tak, że żeby było jasne, to człowiek, żeby tak łatwo policzyć, człowiek zarabiający bardzo wysoką pensję w dziennikarstwie 10 tysięcy złotych dostaje w tym momencie rocznie 120 tysięcy złotych. Więc zobaczcie, co to oznacza tego. To jest po prostu, to jest właśnie ta korupcja. Z punktu widzenia państwa 11 milionów to jest to pryszcz. Dlatego Jarosław Kaczyński był taki hojny. Dlatego Jarosław Kaczyński wszystkich kusił. I pamiętajcie Państwo, to jest marchewka. Jest kij. Kijem byliśmy układani na przykład my. Myśmy tak. Mieli być takimi ludźmi, którzy jak się przychodzi do faceta, to się mówi, to chcesz skończyć jak Piński czy Szwajger, czy chcesz dostać porządną robotę,
Bo na tym właśnie polegała cała perfidia. Ja podam taki prosty przykład, jak to wygląda. Zobacz, ty pokazałeś, wtedy zadałeś pytania. Patrzę teraz w telewizji, ekspertem, z jakim to się wypowiada, autorytetem jest redaktor Tomasz Żółciak. Czy pamiętacie Państwo, że on 14 lutego napisał w dzienniku Gazeta Prawna te słynne bzdury: trzeba jeść mniej mięsa i pozbyć się aut, klimatyczne zatrzaskanie pasa w stolicy. Razem z Grzegorzem Osieckim. To było ewidentnie napisane na zamówienie. Materiał, który ty żeś wyświetnie pokazałeś, że to było sprzed kilku lat, po to, żeby wprowadzać tą bzdurę Jarosława, że Trzaskowski będzie i w ogóle Platforma Obywatelska będzie kazała jeść nam robaki. To się Patrzcie Państwo, czy to poszło. nazywało Trzaskowski oduczy warszawiaków jeść mięso. To Zobacz, był wychodzi teraz redaktor najbardziej. Tomasz Żółciak w TVN-ie, wypowiada się, jaki to był pizły, jak to wyglądało. Czy on to za darmo zrobił? Ja to pytam, że Ale pani Żółciak. ja mu zadałem publicznie pytanie takie, czy to był To jego są pomysł? takie postawy, Jan. To są takie Czy to postawy. był jego pomysł? Czy to było polecenie redaktorów? Wiecie Państwo, ja kiedyś dostałem polecenie od Piotra Gabriela, też notabene występuje w tych ludziach z do rzeczy. Ja właśnie siedzę, Państwo, ja nie przyjąłem tej roboty komisarza politycznego w PiS-ie. Ale poleciłem im Piotra Gabriela i to była zabawna historia. Jak w lipcu 2009 roku wpadłem do rzepy do Piotra Gabriela i mówię, bo ja przyjąłem inną propozycję komisarza politycznego. I potem przyszedł do mnie ten pisowiec, który mi zaproponował dość, no, taka postać niejednoznaczna jak dla mnie, bo sympatyczny koleś. Wiecie Państwo, jak się lubi niektórych ludzi, to się jest w stanie przymknąć oczy na różne wady. I on do mnie pyta, ale, bo byliśmy akurat per pan cały czas, ale panie Janku, dlaczego pan odrzucił naszą ofertę bycia komisarzem politycznym, a pan się zgodził bycie komisarzem politycznym drugiej strony? Ja mówię, że jedna poprawka. Mówię, że długość smyczy. Bo wyście po prostu wyście nie przewidywali, jakby powiedzieć, żadnej opcji poza tego, że ma być po prostu polecenie I wykonane. Kaczyński jeszcze każe jeść ekskrementy, wiesz, każe jeść ekskrementy, a to już nienormalną Nie, to miskę już, i znaczy długa chodzi o to, smycz, że to nie. jeszcze tak raz robić. W PiS-ie nie ma, w PiS-ie są tylko i wyłącznie wykonywane polecenia. Tam nie ma, drodzy Państwo, żadnej przestrzeni do tego, że wiecie Państwo, ja sobie zawsze mówiłem, że ja nawet powiedziałem to w wywiadzie dla Angory, że ja zatrudniłem Rafała Ziemkiewicza, na co moje, że tak powiem, zaplecze polityczne zaczęło krzyczeć, wrzeszczeć i tupać, ale co ty wyrabiasz? Natomiast ja im powiedziałem, że no, panowie, no, odrobina zaufania. Natomiast do tego, że ja jednak, jeżeli ja coś robię, to robię to, tak powiem, dlatego, że ja się na tym znam. Jeżeli ktoś chce mi po prostu tłumaczyć, że się nie znam, to ja się nie chcę w tym momencie w to bawić. Natomiast właśnie to była ta kwestia, czym jest komisariat polityczny, bo wtedy, kiedy ja byłem komisarzem politycznym, to mediami rządziła Koalicja Ligi Polskich Rodzin i Platformy Obywatelskiej właśnie. Natomiast czym był komisariat pisowski? No, komisariat pisowski, ten, który został wdrożony, no to widzieliście Państwo w TVP. No, przecież tego się po prostu nie dało oglądać. No. To jest do dzisiaj po prostu, to jest takie słynne, maksymalne przegięcie przysłowiowej pały. Jakby to powiedzieć, to by było na tyle. Jest taki ostatni przykład. Ten przykład jest niezwykle spektakularny i wpisuje się w to, o czym dzisiaj rozmawiamy. Szanowni Państwo, w Onecie możemy przeczytać: Marcin Wolski nie chce pracować w telewizji Republika i w telewizji braci Karnowskich. Coś we mnie pękło. I rzeczywiście Wolski już ma dosyć. Wolski już powiedział, że nie będzie brał udziału w tym wszystkim. Coś w nim pękło. Pamiętacie Państwo, kiedy Marcin Wolski powiedział, że ta propaganda pisowska, to on ją porównuje do propagandy z czasów stalinowskich. Są takie momenty, że człowiekowi się już uleje i Wolskiemu się ulało. Wolskiemu się po prostu ulało. To jest to, o czym ty mówiłeś. To jest niezwykle ważne zdanie Tak, i uważam, ale że warto było mówimy o rozmawiać. Marcinie Wolskim, Tak. doprecyzujmy, bo jest paru Wolskich, mówimy o Marcinie Wolskim, byłym działaczu PZPR, satyryku, człowieku
z którym może notabene, może nie za często, ale parę razy w życiu jakoś tam wódkę wypiłem na jakimś bankiecie. I powiem Państwu, też nie rozumiem tego człowieka, który dysponując niewątpliwym talentem, po prostu też poszedł na łatwiznę, idąc. Już nie wytrzymał, autentycznie widać, że nie Tak, ale wytrzymał. on Ja potem mu wierzę się wszystko. pokajał, ale się pokajał. Ale ja to nie minęły 3 dni, bo on to chyba bodajże powiedział jakoś tak, że powiedział to we wtorek, a w piątek już składał samokrytykę na łamach Gazety Polskiej. I uwaga, w roli kolegium, które samokrytykę przyjęło, to była pan Piotr Misiewicz i pani Katarzyna Wójska, która po prostu, że skrzywdził nas tego, ale my jesteśmy takimi ludźmi, którzy dopuszczają tutaj. Po prostu, wiecie Państwo, zrobili mu taką autentyczną samokrytykę stalinowską, po prostu, że towarzysz Wolski teraz wyjdzie, chce tu Państwu coś powiedzieć. No, zwykle taki człowiek wychodził lekko skrwawiony, trochę umyty, gdzieś tam jeszcze ślady tam były. A wychodził i A opowiadał. czasami sobowtóra brali, czasami Ale sobowtórami. nie, ale to jest, wiecie Państwo, on nagle wychodził się tłumaczył z takiego wybuchu. Wiecie, bo to jest też tak. Powiedziałem prawdę, ludzie, Tak, powiedziałem prawdę. no właśnie on powiedział prawdę, z której to prawdę się wycofał, bo mu powiedzieli, że zaraz będziesz głodem, stary dziadzie, przymierał, bo po twojej szczerości nikt nie doceni, a u nas niczego nie zrobisz i niczego nie dorobisz. Ale i tak nie wytrzymał Janek, i tak nie wytrzymał. W końcu Ale. mówi, wiesz, jednak jak Galileusz, a jednak się kręci w cholerę, no, a jednak się No kręci. nie, Tomku, no nie, no bo przeprosił i on przeprosił za tę wypowiedź. On już potem nie Ale powiedział. teraz nie, teraz to jest świeża wypowiedź o Tak? Telewizji Republice. On nie będzie w Republice, Janku. Chodzi o to, że zobacz, on powiedział, Marcin Wolski nie chce pracować w Telewizji Republika i w Telewizji Braci Karnowskich. Coś we mnie pękło. On teraz już powiedział jeszcze raz. Nie chce już, ty, nie chce. Już nie wytrzymał. No dobrze. To ja myślałem, że to starą cytujesz. Janek, a jednak się kręci. No wiesz, po prostu nie wytrzymał, już wyszedł. No, przypalali, dręczyli, wiesz, zakładali garotę. Nie no. Szanowni Państwo, na historia na weekend w dobrych kioskach, w dobrych empikach. Hitler kontra Matejko, nasz król tysiąclecia, to są moje, czy mój tekst to jest nasz król tysiąclecia o Kazimierzu Jagiellończyku, polecam. No i Hitler kontra Dużo Matejko. łatwiej się nie skurwić jednak, Janek. Dużo łatwiej się nie skurwić. To jednak łatwiej. Tomku, czy ja wiem, po prostu. Łatwiej, naprawdę łatwiej. To jest tak, drodzy Państwo, że znaczy do pewnego momentu, wiecie Państwo, w zasadzie to jednak puścić się jest łatwo, tylko to już jest, to jest to, co kiedyś Złapać później to jest problem, tak. Orwell mówił, to ja to co prawda słyszałem w języku rosyjskim, ale potem uważam, że w rosyjskim to brzmi strasznie dźwięcznie. Raz biedne, wsigda bied. Natomiast po angielsku once whore, always whore, ale nie wiem, czy on to jednak od kogoś nie wziął. Bo to po prostu chodzi o to, że to jest jedne przekroczenie granicy. Ja zawsze wszystkim mówię, że u mnie to akurat wyszło z przypadku. Ja po prostu jestem za dużo czytałem rzeczy. Po prostu gdzieś w pewnym momencie na skutek różnych zrządzeń losu. No. Tobie uczciwie jeden z pisowców powiedział, pamiętam, na mnie to było wrażenie, mówię, że przyszedł i ci wytłumaczył, z czym to się kojarzy, z czym to być. I ty powiedziałeś, nie, nie, dziękuję, że cię ostrzegł, pamiętasz? Bo dawał ci wysokie stanowisko. I powiedział, Tak, ale to będzie ale to. nie, ale on powiedział uczciwie. Wiecie Państwo, gdybym ja tam wszedł, dostał 2-3 przelewy, nie wiem, posłał dzieci do prywatnej szkoły i nagle się już poczuł tego i nagle by przyszedł ten rachunek, to jest taka, trzeba obejrzeć albo przeczytać, lub lepiej przeczytać firmę Johna Grishama. Książkę firma tego. Jak biorą faceta, dają go, ustawiają i potem go wciągają powoli takie ciemne interesy i na samym końcu musisz podjąć decyzję. Znacznie łatwiej jest zrezygnować z czegoś, czego się nie wzięło, niż powrócić do poprzednich przyzwyczajeń żywnościowych, spędzenia czasu i tym podobne rzeczy. Ale to wiecie Państwo, ja się śmieję, że obecnie jesteśmy już za starzy na to. Po drugie, Tomek to w ogóle ma szczepionkę, bo Tomek pracował po drugiej stronie i to on, że tak powiem, kusił. Więc No, nie ukrywam, tak, więc to ukrywam, że jest. Więc, skuszonych mam podobno, bo umiem to robić, tak. no więc. Szanowni
Szanowni Państwo, Panie Jarosławie, a Pani Zofio po 17. Pan powinien słuchać się Macierewicz. Macierewicz mówi tak. Macierewicz domaga się wyborów. Rząd powinien zostać wyeliminowany. Czytamy na tlenie. Po dwa. Antoni Macierewicz uważa, że jeśli ministrowie Kamiński i Wąsik pozostaną w więzieniu, to konieczne będą nowe wybory parlamentarne. Jak straszy w rozmowie z portalem Goniec, Donald Tusk będzie rzekomo aresztował kolejnych posłów PiS. Ludzie w Warszawie nie zdają sobie sprawy, jak bardzo zagrożony jest naród polski, grzmi Macierewicz. Czy pan wie o tym, panie Jarosławie? Bo po prostu będą wszyscy aresztowani. I powiem panu, że tutaj wszyscy jak wszyscy, ale tutaj Macierewicz ma trochę racji. Na pewno będziecie musieli poddawać pieniądze, będziecie stawali przed komisjami i no, to jest takie bardzo górnolotne słowo, ale tak, naród chce, żebyście się z tego rozliczyli, to nagrali. To, że się nakradli. Tu Macierewicz ma rację. Niech pan słucha Macierewicza, tak jak pan słuchał dawniej. Pan jest jego podobno, jak to było, Janku, najzdolniejszy uczeń, jeden z najzdolniejszych uczniów, tak? Jakoś tak. No nic. Bardzo, bardzo dziękujemy panu Macierewiczowi. Coś przeczytałeś, widzę, coś ciekawego. Szanowni Państwo, do zobaczenia. Do widzenia.